dobry. Witam Państwa serdecznie na spotkaniu z panem profesorem Grzegorzem Motyką. Jest mi bardzo miło Państwa powitać. Ja nazywam się Karolina Wandów-Gazda. Jestem doktorantką ukrainoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim i mam przyjemność dzisiaj to spotkanie poprowadzić. Takie słowo wstępne tutaj wygłosić przed wystąpieniem pana profesora. Panie profesorze, serdecznie witamy i dziękujemy, że przyjął pan nasze zaproszenie. Pan profesor jest historykiem, uznanym autorytetem w dziedzinie stosunków polsko-ukraińskich, także specjalistą między innymi w tematyce stosunku polityki władz PRL-u wobec mniejszości narodowych. Jest autorem wielu prac, publikacji, między innymi Pany i Lezuny, Wołyń 43, czy też Tak było w Bieszczadach i wielu, wielu innych. Po wystąpieniu pana profesora będzie czas na Państwa pytania, a ja już za chwilkę oddam panu profesorowi głos. Panie profesorze, akcja Wisła to jest taki temat wciąż w jakimś stopniu żywy. On wciąż porusza, dzieli tych ludzi, których w jakimś stopniu dotyczy, których interesuje. Wciąż znajduje swoje odbicie w stosunkach polsko-ukraińskich i nawet można zaryzykować takie stwierdzenie, że jest swoistym barometrem wzajemnych nastawień. I temat dzisiejszego spotkania brzmi akcja Wisła 70 lat później, co też jest chyba takim znakiem, że czas nie odebrał całkiem ostrości tym dramatycznym wydarzeniom z historii. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za miłe słowa, na to pytanie. Dziękuję za zaproszenie również, tym bardziej, że kiedy rozmawialiśmy z organizatorami spotkania w grę, okazało się, że wchodzi właściwie tylko ta sobota, to wydawało mi się to straszliwie karkołomne, żeby w ogóle w sobotę, w weekend, sami Państwo rozumieją, że jestem zdziwiony Państwa obecnością, szczerze mówiąc. Rozumiem, że ta waga tematu, o którym Pani wspomniała, sprawia, że nawet w taki dzień ileś osób uważa, że warto spotkać się i chwilkę porozmawiać. Tak się umówiliśmy przed chwilą, że ja powiem parę słów na temat właśnie akcji Wisła 70 lat po, tyleż o faktach, co o tych współczesnych kontekstach dyskusji i potem z przyjemnością oddam Państwu głos, prosząc o jakieś pytania. Zawsze to jest w gruncie rzeczy najciekawsze i dla osoby, która się wypowiada na ten temat, kiedy słyszy pytania też z sali i może odpowiedzieć na te rzeczy, które innych rzeczywiście interesują, a inaczej mówi trochę w przestrzeni, zastanawiając się, czy przypadkiem nie mówi rzeczy zupełnie nieciekawe. Proszę Państwa, oczywiście, kiedy mowa o akcji Wisła, to należałoby zacząć od tego 28 marca 1947 roku, od ranka, kiedy tego dnia, kiedy generał Karol Świerczewski podjął decyzję, że pojedzie do Cisnej na dodatkową inspekcję i akurat tak się złożyło, pechowo natrafił na przypadkową zasadzkę połączonych dwóch sotni ukraińskiej powstańczej armii w trakcie krótkiego starcia, do którego doszło. Część żołnierzy uciekła, sam generał zginął, sami upowcy nie zdając sobie sprawy, że mają przed sobą kilku generałów i kilku pułkowników. Jak zobaczyli, że w wozach nikogo nie ma, wszyscy uciekli, a część osób uciekła, to natychmiast odskoczyli i dopiero potem z gazet się dowiedzieli, że zginął wiceminister obrony narodowej, w dodatku bardzo znany nie tylko w Polsce. Ta śmierć potem obrosła w szereg legend.
dlatego że w czasach stalinowskich próbowano z niej stworzyć podstawę oskarżenia dla grupy oficerów Wojska Polskiego, z czego nic nie wyszło, ale zachowało się potem kilkadziesiąt tomów akt takich śledczych. A potem jeszcze dodatkowo uczestnik tej zasadzki, jeden tak wówczas pułkownik, zginął w wyniku kryminalnego zabójstwa, bardzo mrocznego i odbieranego też jako dosyć tajemnicze. Choć bez wątpienia było to zabójstwo kryminalne i bez wątpienia zabójcy zostali schwytani i straceni, ale to sprawiło, że wokół tej śmierci narosło niepotrzebnie mnóstwo legend, a bez wątpienia była ona wynikiem przypadku. Natomiast ściśle ona się wiąże z akcją Wisła, ponieważ już następnego dnia Biuro Polityczne Polskiej Partii Robotniczej zebrało się, żeby przedyskutować temat śmierci generała Świerczewskiego i wtedy podjęła decyzję de facto o przeprowadzeniu akcji Wisła, nazywając ją wprost, dobrze oddając intencje tej operacji, że to ma być akcja represyjna. Akcja represyjna wobec ludności ukraińskiej, że należy przesiedlić całą tą ludność z ziem południowo-wschodniej Polski. To oczywiście nie była decyzja, która tak sobie wyniknęła na biurze politycznym. Problem ukraiński dla polskich komunistów istniał już wcześniej. W roku 1944-1945, kiedy powstawała Polska w nowych granicach, w niej znalazło się jakieś 600-700 tysięcy Ukraińców. Zgodnie z decyzjami Stalina i Bieruta, Polacy mieli opuścić ziemie wschodnie, Lwów, Wilno, Grodno, a między innymi Ukraińcy opuścić ziemię południowo-wschodnie. I w latach 1944-1946 w obie strony szła taka tak zwana wymiana ludności, w obydwie strony przymusowa, to znaczy Polaków, na przykład we Lwowie wymuszano wyjazdy Polaków z tego terenu, prowadząc akcje aresztacyjne polskiej inteligencji, sugerując, że albo wyjedziecie, sami zgłosicie się na wyjazd do Polski, tej nowej Polski, albo wyjedziecie na przykład do Donbasu na roboty przymusowe, jeżeli sami nie będziecie chcieli wyjechać. I nie były to bynajmniej czcze sugestie, bo Chruszczow jeszcze jesienią 1944 roku, Nikita Chruszczow był wtedy pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Bolszewików Ukrainy, prosił wręcz Stalina o to, żeby pozwolił mu zdepolonizować Lwów, żeby wywieźć kilkadziesiąt, może paręset tysięcy Polaków z tych okolic do Zagłębia Donieckiego, gdzie brakowało mu rąk do pracy, a kopalnie węgla były zniszczone. Stalin wtedy odmówił, no ale to wszystko sprawiało, że Polacy zgłaszali się na wyjazd. W drugą stronę, to znaczy wyjazd ludności ukraińskiej, łemkowskiej był również wymuszony, z tym, że tutaj odbywało się to wszystko na zasadzie bezpośredniego nacisku administracyjnego, wojskowego, wręcz w samej końcówce, zwłaszcza na przełomie 1945-1946 roku, a dochodziło do takiego bezpośredniego wysiedlania ludności ukraińskiej pod lufami karabinów. Zdarzały się masowe zabójstwa, pacyfikacje wsi ukraińskiej, jak w Zawadce Morochowskiej, gdzie zabito kilkadziesiąt osób, czy w Terce, obie miejscowości w Bieszczadach, gdzie zabito 33 cywilnych Ukraińców w odwecie za akcję Ukraińskiej Powstańczej Armii przeciwko Wojsku Polskiemu. Ponieważ właśnie wszyscy Ukraińcy byli skazani na wysiedlenie, to w związku z tym to znalazło swoje odzwierciedlenie w tym, że duża część tej miejscowej ludności zaczęła rzeczywiście wtedy popierać po raz pierwszy realnie ukraińską partyzantkę, która na fali tego protestu uzyskała znacznie szersze poparcie społeczne niż do tej pory miała. Ponieważ na początku 1945 roku UPA podpisało z polskim podziemiem, przede wszystkim na Lubelszczyźnie, porozumienia o nieagresji, to proszę pamiętać o tym, że w 1946 roku na ziemi przynajmniej lubelskiej
faktycznie oddziały UPA i oddziały polskiego podziemia, polakowskiego, a dzisiaj się mówi, żołnierzy w oklepie współpracowały ze sobą i a nawet prowadziły wspólne akcje zbrojne. Jesienią 1946 roku te wysiedlenia na Ukrainę się zakończyły. Zakończyły się też wysiedlenia z Ukrainy Zachodniej do Polski, ale na terenach południowo-wschodniej Polski pozostało ponad 100 tysięcy Ukraińców w UR-ku, pozostały silne oddziały ukraińskie powstańczej armii. Komuniści do początku 1947 roku całkowicie lekceważyli ten problem działalności UPA, uznając, że on się sam rozwiąże, że wraz z wyjazdem ludności ukraińskiej zniknie problem partyzantki ukraińskiej. Kiedy się to okazało, że jednak do tego tak nie jest, na przełomie 1946-1947 zaczęły się pojawiać pomysły, żeby poprowadzić dalsze wysiedlenia albo na Ukrainę, albo na ziemie zachodnie i północne, a na pewno trzeba przeprowadzić jakąś większą operację wojskową. Bo do tej pory, to chcę bardzo mocno podkreślić, de facto na większą skalę zwalczania oddziałów UPA nie było, bo większość sił koncentrowano na zwalczaniu polskiego podziemia. Bo to ono z punktu widzenia komunistów było wrogiem numer jeden, wrogiem politycznym. UPA-owcy choćby nie wiem co zrobili, politycznie władzy polskich komunistów zagrozić nie mogli, a polskie podziemie i PSL Mikołajczyka tak. Śmierć Święczewskiego zmieniło tą sytuację. Dlaczego? Dlatego, że po sfałszowaniu wyborów w styczniu 1947 roku polskie podziemie było złamane, a w gruncie rzeczy stało się również jasne, że przegrała koncepcja Mikołajczyka. I oto śmierć Święczewskiego po raz pierwszy z punktu widzenia polskich komunistów uczyniła problem działalności UPA na ziemiach dzisiejszej Polski problemem politycznym. Bo to, jeżeli zginął tak poważny dygnitarz nowej ekipy, to znaczy, że jeżeli władze nie zareagują zdecydowanie, to pozwolą na tworzenie takiego mitu, takiej plotki, która będzie mówiła, no tak, niezła jest ta władza. Naszych ścigają po lasach, zapędzają nas do kołchozu, pilnują, ale tamci mogą wszystko, nawet zabić im generała. I dlatego biuro polityczne PPR wiedziało, że musi zareagować bardzo brutalnie, bardzo zdecydowanie i postanowiło to przygotowywaną operację wojskową rozszerzyć na całą ludność ukraińską. A wojsko, przygotowując już w ciągu jednego miesiąca siły wojskowe do przeprowadzenia tej operacji, jeszcze rozciągnęło ją na zwalczanie podziemia ukraińskiego równoległe. Już 28 kwietnia 1947 roku, a więc no ledwie miesiąc od podjęcia decyzji, że ona zostanie przeprowadzona, o godzinie 4 nad rano rozpoczęły się wysiedlenia najpierw w Bieszczadach na Pogórzu Przemyskim, a potem stopniowo objęto tereny także województwa krakowskiego, lubelskiego. Dawano się otaczano, dawano ludności 2-3 godziny na spakowanie potrzebnych rzeczy. Przesuwano ich do takich punktów zbiorczych. Tam ta ludność była spisywana, kwalifikowana, przesłuchiwali ich oficerowie Urzędu Bezpieczeństwa. Jeżeli się wykryło wśród tej wysiedlanej ludności jakiegoś członka UPA, to on natychmiast szedł pod sąd i przeważnie był rozstrzeliwany. Chyba, że miał do przekazania jakieś niezwykle istotne informacje, to wtedy wprowadzano go w szereg informatorów. Oczywiście część osób w ogóle werbowano do współpracy. Wszystkich tych, na których padł cień podejrzenia, ale nie było pewności, że jest członkiem podziemia, kierowano do obozu w Jaworznie. A w obozie w Jaworznie znaleźli się też wszyscy przedstawiciele ukraińskiej na inteligencji, czyli na przykład księża, prawosławni, grekokatolicy, nauczyciele. To z definicji oni byli podejrzani. Oczywiście można było trafić do tego obozu również z powodów prozaicznych, to znaczy na przykład oficer UB chciał przejąć jakąś kolekcję paru zegarów, na przykład u gospodarza, w związku z tym najprościej było go zakwalifikować jako element podejrzany do Jaworzna. W Jaworznie w obozie znalazło się w sumie około 4000 osób, 160-150 z nich zmarło z powodu warunków, jakie tam
panowały. Ci, którzy przeszli przez tą selekcję, no to natomiast byli rozłożeni później na ziemię północne, zachodnie, czyli na Mazury, na zachodniopomorskie, na Dolny Śląsk i tam rozsiedlani tak, aby łatwo ulegli polonizacji, bo nie wolno im było kultywować własnej religii, własnego języka. Dopiero kilka lat później władze złagodziły nieco restrykcje i nie wiem, udział w nabożeństwie, rozmowa po ukraińsku, w domu nawet przestała być traktowana jako coś podejrzanego, pozwolili na pewien limitowany dostęp do prasy ukraińskiej, zgodziły się na wydawanie ukraińskiego tygodnika, Nasze Słowo, które ukazuje się zresztą do dnia dzisiejszego. Można powiedzieć, że wtedy zrezygnowano z takiej polityki asymilacji narodowej i zdecydowano się pójść na kurs asymilacji państwowej, czyli wychowywać w duchu socjalistycznym. Znaczy, można było czytać po ukraińsku pod warunkiem, że była to patriotyzm Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej oczywiście. Równolegle do wysiedleń prowadzono działania przeciwko UPA, tyle tylko, że one początkowo, mimo nawet dużej intensywności, z reguły trafiały całkowicie w próżnię. Większość wysiłku koncentrowano jednak na wysiedleniach. I dopiero po dobrych kilku tygodniach te kolejne obławy, kolejne poszukiwania zaczęły przynosić efekty. W maju, w czerwcu 1947 roku głównie te oddziały UPA, które działały na Pogórzu Przemyskim i w Bieszczadach, zostały wykrwawione, zmasakrowane w dużej mierze i część z nich przebiła się na zachód, ruszyła przez Czechosłowację na tereny Bawarii, stąd no, wykonały tam głębokie rajdy i też w gruncie rzeczy wryły się, można powiedzieć, w historię Czechosłowacji, czyli Czech i Słowacji, ponieważ pod hasłem zwalczania podziemia ukraińskiego komuniści czescy i słowaccy z kolei przeprowadzili pacyfikację wtedy słowackiej opozycji demokratycznej pod hasłem, że ta opozycja współpracuje z nacjonalistami ukraińskimi. Część oddziałów z kolei przebiła się na Ukrainę sowiecką i tam jeszcze przez pewien czas walczyła. Niektóre zostały rozwiązane. Większość na przykład oddziałów działających na Lubelszczyźnie, dobrze opowiada o tym niedawno wydana książka Mariusza Zajączkowskiego, ona we wrześniu 1947 roku dopiero zostały rozwiązane i w terenie pozostały tylko takie małe grupki bojowników Służby Bezpieczeństwa Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, one stopniowo były wybijane. Sama akcja Wisła skończyła się, proszę Państwa, 31 lipca 1947 roku. Wysiedlono w jej trakcie ponad 140 tysięcy Ukraińców, z tym, że później trwały jeszcze następne akcje wysiedlania kolejnych osób. W sumie się przyjmuje, że około 150 tysięcy osób mogło zostać wysiedlonych. We wrześniu 1947 roku, a więc dwa miesiące czy półtora miesiąca po zakończeniu akcji Wisła, w połowie września 1947 roku, zginął otoczony przez KBW przywódca ukraińskiego podziemia w Polsce i w gruncie rzeczy to oznaczało koniec zorganizowanej struktury podziemia ukraińskiego, bo ta kolejna siatka, która powstała i którą aresztowano w roku 1954, była już od początku do końca sterowana przez Urząd Bezpieczeństwa. Oni po prostu aresztowali jednego z wysokich członków OUN w Polsce na terenie Czechosłowacji i następnie wokół tej osoby stworzyli całą taką rzekomą organizację, ściągając kilkadziesiąt, może nawet paręset osób, de facto w sidła takiej prowokacji. Większość tych ludzi została aresztowana właśnie w 1954 roku. Jest oczywiste, że właściwie wysiedlano każdego, kto miał ukraińskie korzenie, łemkowskie korzenie, ale wysiedlono również co najmniej kilka tysięcy Polaków. A zakusy lokalnych urzędów bezpieczeństwa były jeszcze większe. Są dokumenty, które pokazują, że na przykład chciano wysiedlić całe miasto urzędów na Lubelszczyźnie, 7 tysięcy ludzi było
jak tam wprost pisano, to jest po prostu zbandycony element, który sympatyzuje z reakcją. Także oficerowie UB najchętniej wysiedliliby wszystkich. Jeszcze we wrześniu 1947 roku wprost przyznawano, że trzeba wysiedlić parę tysięcy Ukraińców, ale to są nasi Ukraińcy, bardzo dobrzy komuniści, świetnie oddani całkowicie władzy ludowej, dlatego trzeba ich wysiedlić w jak najbardziej kulturalnych i porządnych warunkach, mogą zabrać ze sobą wszystko, żadnego takiego przymusu, żadnych dwóch, trzech godzin, tylko tak, żeby mógł ich cały dobytek zabrać, też trzeba im dobrze przygotować nowe miejsca. I to pokazuje, że ta operacja jednak nie była czysto wojskową, jak to czasami się twierdzi, ale miała ten bardzo mocno wbudowany w siebie element no, faktycznego zniszczenia całej mniejszości ukraińskiej i łemkowskiej, zarówno tej łemkowskiej, która się uważała za Ukraińców, jak i tej łemkowskiej, która się uważała po prostu tylko i wyłącznie za Łemkę. Proszę Państwa, już kończąc, bo nie chcę tutaj, sobota, popołudnie, rozumiem, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na dwie rzeczy, to znaczy na dwie kwestie. Znaczy, powiem Państwu, bo teraz o rzeczach, które są przedmiotem dociekań naukowych i o rzeczach, które są przedmiotem dociekań publicystycznych, które uchodzą za spory naukowe. W wypadku tych sporów rzeczywiście naukowych, gdzie pewnych rzeczy nie wiemy, no to kwestia pierwsza to jest, a kto wydał rozkaz przeprowadzenia misji? Znaczy oczywiście wiemy, że biuro polityczne PPR ten pierwszy rozkaz, ale teraz czy biuro polityczne PPR podejmując taką decyzję, a wiadomo, że oni byli całkowicie uzależnieni od Kremla, nawet w najdrobniejszych rzeczach, czy oni po prostu przyszli z tym pomysłem do Stalina i Stalin powiedział ok, zgoda, czy też impuls przyszedł z Moskwy, że należy w ten sposób rozwiązać problem, to na ten temat trwa spór i tu rzeczywiście bez dokumentów moskiewskich go nie rozwiążemy. Proszę brać duży nawias te twierdzenia tych osób, które mówią, że no przecież były pytania polskich komunistów do ukraińskich komunistów, ukraińscy komuniści odpowiedzieli, że nie przyjmują więcej tych osób, które będą wysiedlane z Polski i w związku z tym dalej ci, którzy wskazują na te dokumenty, mówią, że no to w takim razie Polacy podjęli decyzję sami. Ale to nie jest tak do końca, bo komuniści mieli taką pewną metamowę i w gruncie rzeczy odpowiedź komunistów ukraińskich, że nie zgłaszamy, nie przyjmiemy tych Ukraińców, którzy jeszcze pozostali na terenie Polski, oznaczała w żargonie komunistycznym stwierdzenie, to są wasi obywatele, róbcie z nimi co chcecie. Czyli było to coś więcej. Wiemy, że na poziomie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej taka odpowiedź padła, a jak ona wyglądała na poziomie Kremla, Moskwy, to tego nie wiemy, bo tego typu materiały są po dzień dzisiejszy utajnione. Kolejna rzecz, o której nie wiemy, to jest kwestia, ilu Polaków wysiedlono. To książka, która właśnie ukaże się za parę dni, Jana Pisulińskiego, pokazuje, że ta liczba do tej pory myśleliśmy, że to jest paręset osób. Prawdopodobnie w tej chwili Jan Pisulinski wykazuje, że to było na pewno liczba kilku tysięcy osób. A no, tak jak mówię, z dokumentów wynika, że apetyt UB miejscowego był jeszcze większy. W związku z tym to także należałoby poddać pewnej dokładnej analizie naukowej, no, o ile byłaby ona oczywiście możliwa. Kolejna sprawa to spór naukowy, który się toczy, no to jest właśnie ten spór o tą asymilację państwową. Czy rzeczywiście polscy komuniści świadomie podjęli decyzję, że będą wynaradzać tych Ukraińców? Znamy tylko skutki tych decyzji, to znaczy te decyzje zakazujące de facto kultywowania tradycji religijnej, czy językowej, czy narodowej, musiały prowadzić do wynarodowienia, ale czy oni to rzeczywiście chcieli w tym momencie spolonizować po prostu totalnie Ukraińców, tylko po kilku latach uznali, że to jednak może za daleko, że to nawet w tej marksistowskiej tradycji, marksistowsko-leninowskiej tradycji posunęli się zbyt mocno, to tu jest rzeczywiście spór i
i to faktycznie pozostaje pewne rzeczy niejasne. Natomiast to, co ta druga kwestia, to znaczy spór, który uchodzi za naukowy, ale tak naprawdę naukowym nie jest, bo tu, jak się dobrze zastanowić, to w gruncie rzeczy wszystko jest oczywiste, to są dwie kwestie. A pierwsza kwestia to jest narracja, szczególnie teraz, w ostatnich dniach, która bardzo mocno wybrzmiała, to znaczy narracja, która mówi, że trwało ludobójstwo ludności polskiej dokonywane przez UPA w roku 1947, jak Wisła to ludobójstwo przerwała. No to jest oczywista nieprawda, ponieważ prawdą jest, że doszło do ludobójczej antypolskiej czystki dokonanej przez UPA. I ona trwała, możemy wskazać to dokładnie, od 9 lutego 1943 roku do 18 maja roku 1945. To są daty, wynikają z dwóch, z pierwszej i ostatniej wsi, gdzie dokonano masowych mordów na ludności polskiej pod hasłem depolonizacji. Po 18 maja 1945 roku mamy do czynienia, owszem, z kilkoma jeszcze masowymi zbrodniami na Polakach, ale one już są, wynikają z działań, które są jakby są zbrodniami wojennymi, ale nie, ich celem nie jest taka pełna depolonizacja tego obszaru, mimo że niektórzy z lokalnych dowódców takie pokusy dalej mają, ale rzeczywiście to wynika już z rozkazu, wiemy to dokładnie, z rozkazodawstwa UPA, to wynika po prostu z decyzji o próbach przeciwstawienia się osiedleniu, czy dokonywaniu zemsty za pacyfikacje dokonywane na ukraińskiej ludności. Tak? Mord w Wołkowej jest odpowiedzią na mord w Terce na przykład. W związku z tym no, nie można mówić, że ta antypolska akcja, antypolska czystka trwała dalej. Gdyby tak było, to podziemie polakowskie na Lubelszczyźnie by nie zawarło tego porozumienia i nie prowadziłoby wspólnych akcji. Znaczy, proszę bohaterów polskiego podziemia, którzy położyli ogromne zasługi w walce najpierw z Niemcami, z niemieckimi wysiedleniami na Zamojszczyźnie, potem w sprawieniu, żeby Lubelszczyznę nie ogarnęła pożoga wołyńska i przeciwstawili się de facto antypolskiej czystce UPA, a to oni zawarli potem w 1945 roku porozumienie z UPOwcami, to oni walczyli z komunistami przez kilka następnych lat, na przykład Marian Gołębieski i Irka, proszę ich nie oskarżać o to, że oni byli naiwni. Oni po prostu zawarli te porozumienie i mogli je przekształcić potem w taki nieformalny sojusz tylko i wyłącznie dlatego, że rzeczywiście widzieli, że ono działa, że ono przynosi konkretne efekty. Zbrodnia wołyńska, która była faktem, należy podkreślać, nie miała wpływu na akcję Wisły. Akcja Wisła już jest elementem tego i kolejnego procesu, z którym mamy do czynienia w Europie Środkowej, to znaczy stalinizacji życia publicznego i tej wizji Stalina, który zakłada, że trzeba tworzyć takie homogenicznie narodowe ciała. On dlatego decyduje o tej całej masie przesiedleń, które wtedy się w Europie dokonują. I druga dyskusja, która się toczy, która także nie jest naukowa, to znaczy dyskusja, która mówi, że wysiedlenia były jedynym możliwym sposobem zwalczenia ukraińskich powstańczych armii. To oczywiście też jest nieprawda, bo były natomiast sposobem najłatwiejszym i najprostszym do przeprowadzenia, ale sposobem, który zakładał, że się zastosuje zbiorową odpowiedzialność wobec wszystkich na zasadzie takiej, że oni są tego pochodzenia narodowego, etnicznego czy religijnego po prostu. I być może tylko polscy komuniści byli w stanie taką operację przeprowadzić. Z ich punktu widzenia to było po prostu rozwiązanie najprostsze, bo najszybciej sprawiało, że ta akcja przyniosła pewien efekt, ale z całą pewnością nie było jedyne. Gdyby było jedyne, to ani by nie zwalczono polskiego podziemia powojennego, ani nie udałoby się zniszczyć UPA na Ukrainie, ani litewskiego podziemia na Litwie. I tu można by było
wskazać całą masę kolejnych przykładów różnych krajów, gdzie po prostu działania aparatu państwowego nie mogłyby przynieść skutek w postaci zniszczenia partyzantki. W gruncie rzeczy, proszę Państwa, ten spór o tą rzekomą konieczność czy niekonieczność zwalczania podziemia jest sporem jak najbardziej współczesnym. Jest w gruncie rzeczy takim sporem politycznym współczesnym o współczesną Polskę. Jak ma ta Polska wyglądać? Czy ona ma mieć bardziej charakter obywatelski, czy bardziej narodowy? Czy wszyscy obywatele, bez względu na swoją narodowość, mają mieć takie same prawa, oczywiście takie same obowiązki? A czy też ta grupa dominująca narodowa, czy też religijna, a czasami narodowa i religijna zarazem, ma mieć wpływ decydujący na rozwój sytuacji? Proszę zwrócić uwagę, że tym głosom, które mówią, akcja Wisła była konieczna, bardzo często dodatkowo towarzyszą wypowiedzi typu, a oni nie powinni wydawać własnych gazet, a co to jest za skandal, żeby dofinansować szkolnictwo, a dlaczego, a po co, a w ogóle możemy uznać ich, czyli obywateli polskich narodowości ukraińskich, za dobrych obywateli, w tym jeżeli oni powiedzą, że akcja Wisła była słuszna. Jak niejednokrotnie już o tym mówiłem, warto o tym wspomnieć, że jest to wyjątkowo takie paskudne postawienie sprawy, ponieważ to jest w gruncie rzeczy powiedzenie ludziom, których rodziców, dziadków, krewnych skrzywdzono, wyrzucono z domu, zabrano im cały dobytek, potem podlegali przez kilkadziesiąt lat, aż do upadku PRL-u w gruncie rzeczy bez przerwy takiemu całkowitemu czy w dużej mierze kontroli, zmuszanie ich do powiedzenia, że te krzywdy, które dotknęły ich rodziców, dziadków, bliskich, były krzywdami słusznymi. To trochę tak, jakby mniejszość polską na Ukrainie, tą współczesną, zwłaszcza żyjącą na Wołyniu i w Galicji, powiedzieć im, musicie uznać kult łupa za własny. Inaczej nie uznamy was za dobrych obywateli Ukrainy. To jest mniej więcej tak samo. Zgodzicie się Państwo, że byłoby to absolutnie paskudne postawienie sprawy, przy czym mówię pewnym eufemizmem. I proszę Państwa, to też proszę pamiętać także o tym, że rzeczywiście do końca istnienia PRL-u mniejszość ukraińska była traktowana jako takie środowisko podejrzane i już naprawdę kończąc, tytułem takiej anegdoty, właściwie Państwu powiem o skali tej kontroli, której podlegali mieszkańcy. Na mnie duże wrażenie zrobiły takie sprawozdania Służby Bezpieczeństwa, bo to już były lata 70., składane co roku w określonych obszarach, gdzie typowano osoby podejrzane, te, które ewentualnie mogą być podejrzane. I w wypadku jednym z powiatów oficer SB zaznacza, że generalnie jest spokój, natomiast tam gospodarz Iksiński to jest z całą pewnością ukraiński nacjonalista. Mimo tego, że wokół niego jest kilku agentów zwerbowanych, nie znaleźliśmy żadnych dowodów, że to jest nacjonalista. Nie możemy się tym wykazać, ale jesteśmy głęboko przekonani, że to jest nacjonalista. Mija rok, kolejne sprawozdanie i mamy do czynienia właściwie niemal z kalką, że trwa operacja rozpracowywania Iksińskiego. Liczba agentów rzeczywiście nam wzrosła o 2-3 osoby. W dalszym ciągu nie udało nam się zdobyć żadnej wypowiedzi wywrotowej Iksińskiego. Dobrze się maskuje, ale jesteśmy przekonani, że to jest ukraiński nacjonalista. I mija kolejny rok z sprawozdaniem i tu oficer SB donosi, że ta infiltracja odniosła skutek. Zdobyliśmy dowody na to, że Iksiński ma głębokie nacjonalistyczne przekonania, ponieważ wystąpił o paszport, chciał wyjechać na zachód i oczywiście wiedząc o jego nastawieniu nacjonalistycznym, władze odmówiły mu wydania paszportu, a w efekcie czego Iksiński upił się na weselu i naubliżał władzy ludowej. Dziękuję bardzo, proszę o pytanie.
Dziękujemy panu za bardzo ciekawe wystąpienie i zachęcam państwa. Dziękuję za ciekawy wykład. Ja jestem najdalsze od bronienia aktywizmu, żeby było jasne, że chcę na wstępie powiedzieć, że była to jeden z postępów władzy komunistycznej, której się bronić nie da i szczerze mówiąc dziwi mnie, że dzisiaj w jednym zdaniu czasami ludzie potrafią chwalić żołnierzy wyklętych, którzy walczyli z władzą komunistyczną i jednocześnie bronić decyzji tej władzy komunistycznej dotyczącej zlikwidowania, znaczy akcji Wisła. Ale chciałem zapytać tak właśnie może trochę to pytanie, dlaczego powiedziałem to na wstępie, bo to pytanie może sugerować jakąś próbę obrony akcji Wisła. Bo chciałem zapytać, czy właśnie porównując koszty i skutki likwidacji podziemi w tych krajach, które wymieniałeś, i w Związku Radzieckim, na Ukrainie, ale na Litwie, ale też polskiego podziemia, czyli jeśli porównując te skutki, liczba śmiertelnych chociażby, ze skutkami śmiertelnymi, bo też takie były akcje Wisła, to przypadkiem, czy gdyby zastosowano te metody inne, trudniejsze, nie najprostszą, jako była akcja Wisła, czy gdyby zastosowano takie metody likwidacji podziemia, czy domniemanego podziemia ukraińskiego, czy na przykład liczba ofiar potencjalnie w wyniku pacyfikacji akcji UB na przykład nie byłaby potencjalnie większa. To oczywiście odpowiedzi na to pytanie nie znamy, bo to jest trzeba by było mieć możliwość cofnięcia się w czasie i dokonania podjęcia równoległych innych decyzji. Natomiast możemy oczywiście pewne rzeczy domniemywać. Ja należę do tych, którzy uważają, że mimo wszystko można to robić. I oczywiście ja bym powiedział tak, że gdyby Polska nie była państwem komunistycznym roku 1947, to po prostu zwyczajnie zdecydowanie szybciej by się rozprawiła z oddziałami łupowskimi, ponieważ po prostu rzuciłaby odpowiednie siły natychmiast do zniszczenia tego podziemia i traktowałaby to po prostu jako cel pierwszoplanowy. W trakcie akcji Wisła de facto po raz pierwszy użyto odpowiednio silnych oddziałów, które były w stanie w ogóle prowadzić zwalczanie podziemia. W związku z tym w gruncie rzeczy bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie, czy ta liczba ofiar byłaby większa czy mniejsza. Być może trochę tak, być może byłaby porównywalna, może nawet trochę mniejsza, gdyby tych oddziałów było więcej. Problem nie polega na likwidacji oddziałów partyzanckich, bo one w wyniku bardzo podobnej operacji bardzo szybko by zostały zlikwidowane. One były zbyt duże, operowały na niewielkim terenie. To tylko mit wzięty z filmów hollywoodzkich każe wielu osobom wierzyć w to, że oddziały partyzanckie są taką świetną formacją do walki z wrogiem. Nieprawda, nie jest. Można je naprawdę łatwo zniszczyć. Chyba że to są takie góry jak w Afganistanie. Pewne Grot, Pieczar, gdzie można się rzeczywiście schować. Pogórze Przemyskie czy Bieszczady takimi górami nie jest. I problem polegałby jednak na tym, że znacznie trudniej byłoby zniszczyć podziemie ukraińskie, znaczy siatkę podziemi. I ona, żeby ją zniszczyć, trzeba było zaproponować tej mniejszości pewne rozwiązania polityczne. To znaczy trzeba by było się zgodzić na jakieś szkoły ukraińskie, trzeba by było się zgodzić na nadanie tym najbardziej świadomym Ukraińcom na pewną swobodę w kształceniu dzieci, w wychowywaniu ich w duchu religijnym. I dla komunistów to było nie do przyjęcia. No jeżeli władze radzieckie likwidują cerkiew grekokatolicką, to oni mają się zgodzić, żeby istniała diecezja Przemyska? Przecież nie mogli się na to zgodzić. A na tym polega problem, że komuniści nie mogli się zgodzić na żadne de facto ustępstwa wobec tej mniejszości, a wiedzieli, ta walka UPA rzeczywiście ich do tego przekonała, że to jest mniejszość, która rzeczywiście pozostawiona na miejscu nie uda się spolonizować, że ona zawsze będzie pozostanie świadoma swojej ukraińskości. Inaczej miano nadzieję w wyniku Białorusinów. Na przykład
Białorusini, gdzie także była decyzja, że wysiedlimy ich wszystkich, oni pozostali, duża grupa Białorusinów pozostała w Polsce, jest do dzisiaj mniejszość białoruska na Białorusi, jak Państwo doskonale wiecie, ale oni pozostawali nie jako Białorusini, tylko jako Polacy. Oni deklarowali narodowość polską, a władze jednocześnie widziały, że rzeczywiście wobec bardzo silnego podziemia na Białostoczyźnie, to ta mniejszość w dużej mierze sympatyzowała z lokalną władzą, bo się tego podziemia bała, a po akcji Burego bała się tym bardziej. Po akcjach Burego, czyli kapitana Rajsa, podziemia narodowego, proszę nie mylić, broń Boże, z majorem Przędzielarzem Łupaszką, jak to wiele osób robi, Bury, kiedy zabijał cywilnych Białorusinów, nie był już podwładnym majora Łupaszką. I odszedł z podziemia Połakowskiego, przeszedł do podziemia narodowego i Łupaszka pożegnał go proroczo: Bury, ty źle skończysz. A Łupaszka był propaństwowcem, był piłsudczykiem, w żadnym wypadku na taką operację by się po prostu nie zdobył. Te opinie, które łączą ich obok siebie, są bardzo, bardzo krzywdzące. To warto od razu podkreślić. Białorusini pozostawali więc no, jako Polacy, a władze lokalne komunistyczne wiedziały, że w wypadku Ukraińców tego typu deklaracje są znacznie mniej wiarygodne. Wiedziały, że istnieje no, silny opór taki narodowy, dystans wobec tej lokalnej władzy i stąd no, decyzja, aby rozwiązać ten problem w zastosowanie po prostu odpowiedzialności zbiorowej. Tego typu konfliktów, no jak przykład, pokazuje przykład Irlandii Północnej, nie da się rozwiązać bez równoległych ustępstw politycznych. No a w wypadku Polski stalinowskiej tego nie dałoby się przeprowadzić. To też jest to po prostu bardzo ciekawe, w gruncie rzeczy dyskutując o akcji Wisła, to też często jest w tym taka tęsknota za tymi kresami, które odeszły od Polski i dyskutując na temat tych wszystkich rozwiązań, wiele osób tak jakby marzy o tym, jakby Polska miała jeszcze Galicję i Wołyń i mogła prowadzić takie operacje wówczas w Lwowskiem i Wołyńskim. Prawdopodobnie gdyby ta partyzantka ukraińska tam istniała i gdyby to było państwo polskie, to zapewne ona również by została zniszczona, ale gdyby to były władze demokratyczne, to one musiałyby pójść tej ludności ukraińskiej na pewne ustępstwo, uznanie autonomii. Wtedy by się część tej ludności dało pozyskać w ogóle do takiej wizji pewnej koegzystencji. To nigdy nie jest proste, to nigdy nie jest łatwe, to łatwe jest tylko i wyłącznie na papierze czy w ustach osoby, która o tym mówi. Natomiast jest to rozwiązanie, które w wielu krajach świata jednak się gdzieś tam sprawdza. Dzień dobry. Ja chciałem zapytać o taką rzecz. Czy ma pan jakąś wiedzę, czy jestem słyszany? Czy ma pan jakąś wiedzę dotyczącą faktycznych umocnień takich polowych w rozumieniu taktycznych rozwiązań, które rzekomo stosowała ukraińska powstańcza armia, na przykład na Sywie Chryszczatej, tam operował Kureń Rena, a sławny Sotenny był tam Sotenny Stach, zdaje się, i Hryn, czyli Szan. Czy ma pan wiedzę, bo w takich popularno, przepraszam w cudzysłowie, naukowych opracowaniach w Polsce Ludowej funkcjonowało to jako ufortyfikowane masywy leśne, trudne do zdobycia. Czy faktycznie tak było, czy ma pan wiedzę na ten temat, albo czy są jakieś materiały źródłowe? Znaczy ten mit o tych fortyfikacjach bierze się stąd, że rzeczywiście ukraińskie podziemie, ale nie tylko ukraińskie, bo także na przykład litewskie, a także polskie na Białorusi, budowało bardzo zręczne, znakomite kryjówki, które pozwalały ukrywać się partyzantom. Nie chodzi mi o kryjówki, tylko o umocnienia polowe. Nie, no właśnie próbuję powiedzieć, że takich umocnień po prostu nie budowano, bo z punktu widzenia partyzantki to one są bez sensu.
budowano kryjówki, które pozwalały się ukryć. Na Kryształtej zbudowano bardzo dobry obóz, ale gdyby on był tak świetnie ufortyfikowany i gdyby był przeznaczony do obrony, to wojsko nie zdobyłoby go w ciągu godziny. To znaczy, kiedy tylko wojsko wykryło ten obóz, to upowcy ten obóz opuścili jesienią 1946 roku i on został bardzo szybko wtedy zburzony przez oddziały wojskowe po to, żeby nie mógł służyć jako ochrona. Ten obóz na Chryszczatej służył po prostu do tego, żeby tam przezimować zimę bez konieczności schodzenia do okolicznych wiosek. Natomiast sama wizja, sam mit bierze się stąd, że te kryjówki rzeczywiście były niesamowite. Niejednokrotnie miały kilka wejść, bardzo dobrze zamaskowane wejścia. NKWD w ogóle miało ogromny problem, tworzyło całe katalogi, niektóre z nich są nawet opublikowane na Ukrainie, takich schronów, po to, żeby uczyć ludzi, swoich funkcjonariuszy, jak wykrywać je, na przykład nie wiem, po parze unoszącej się z ziemi, bo okazuje się, że nie wiem, ziemia na takiej krówki trochę inaczej paruje niż obok, po to, żeby wykrywać takie schrony, no wszystkie takie nietypowe rozwiązania zapisywano i przesyłano następnie do jednostek, żeby po prostu żołnierze i funkcjonariusze mogli się z tym zapoznawać. To faktycznie były kryjówki, no, czasami zatykające dech w piersiach, gdzieś pod budą psa, gdzieś na przykład pod budką drużnika kolejowego, gdzie się chowało kilkanaście osób. Przy czym mówię, że to nie tylko, przypominam, że to nie dotyczyło tylko kryjówek OUN i UPA, ale także kryjówek polskiego podziemia czy ukraińskiego, przepraszam, czy litewskiego podziemia. Te kryjówki tam również były bardzo, bardzo dobre, choć najbardziej znane są te ukraińskie. Dziękuję. Panie profesorze, chciałbym jeszcze zadać pytanie a propos takiej formacji jak Wolność i Niezawisłość i powiedzmy jej rzekomego udziału tutaj w tym pojednaniu między partyzantką polską a partyzantką ukraińską, jak również chciałbym się odnieść do elementu tych rajdów pozostałości, tak, oddziałów ukraińskiej powstańczej armii przez Czechosłowację w stronę amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Czy mógłby Pan jakby ten temat troszeczkę rozwijać? Jeżeli chodzi o porozumienia, to ja odsyłam do niedawno wydanej książki Mariusza Zajączkowskiego Pod znakiem króla Daniela. I to jest bardzo szczegółowo opisane. Nikt jeszcze tego tak szczegółowo nie zrobił, te porozumienia na Lubelszczyźnie. Tam zasada była prosta, to znaczy na początku 1945 roku polskie podziemie na Lubelszczyźnie, które jeszcze rok wcześniej mówiło o podziemiu płakowskim, rok wcześniej prowadziło taką bezwzględną walkę z upowcami i rzeczywiście na Lubelszczyźnie dopuściło się również pacyfikacji ukraińskiej wsi, co było pewnym ewenementem w ogóle, jeśli chodzi o polskie akcje skierowane przeciwko stronie ukraińskiej. Podjęło decyzję, że trzeba poszukać kontaktu z podziemiem ukraińskim, bo nie ma sensu dalsze wybijanie się, kiedy jedni i drudzy podlegają polewaniu ze strony NKWD. 21 maja udało się w takim przysiłku Żary, do niedawna uważano, że to była Ruda Różaniecka, ale to było troszeczkę jeszcze inne miejsce, podpisać porozumienie. UPowcy byli tym zainteresowani, żeby się przedstawić właśnie jako taka formacja, która tworzy pewien front antykomunistyczny, a Polacy byli zainteresowani, żeby uspokoić ten rejon Chełmskiego, Hrubieszowskiego, Tomaszowskiego, gdzie rzeczywiście do tej pory trwały walki, wzajemne wybijanie się właściwie też, jeżeli chodzi o ludność cywilną. I to poskutkowało, to znaczy po roku takiej współpracy, a takiego zawieszenia broni, wymieniania się informacjami wywiadowczymi, zauważono, że to przynosi realne korzyści obydwu stronom. W efekcie Polacy zaproponowali, żeby pójść krok dalej, przeprowadzić parę wspólnych akcji przeciwko władzy komunistycznej
I tutaj powód był prozaiczny, to znaczy polskie oddziały partyzanckie na Lubelszczyźnie były już niewielkie, a Polacy chcieli odbić kolegów z Hrubieszowskiego Urzędu Bezpieczeństwa i zaproponowali po prostu wspólnie Ukraińcom opanowanie Hrubieszowa. Chodziło o rozbicie więzienia i uwolnienia właściwie nie kolegów, a koleżanek z podziemia. Bardzo często właśnie świadomość, że żona komendanta, często osoba uwielbiana przez partyzantów jako sanitariuszka sprawiało, że padała decyzja, że rozbijamy to więzienie bez względu na straty, nawet jeśli to jest w mieście powiatowym. I tak to wyglądało mniej więcej w Hrubieszowie. Sami byli za słabi, bo tam był stacjonował batalion NKWD i pułk wojska polskiego. Porozumiano się. Win wziął na siebie pułk wojska polskiego i sprawił, że oni w trakcie rozbijania więzienia pozostali w koszarach. Kupowcy zablokowali ten batalion NKWD ogniem broni maszynowej i ostrzałem z tych słynnych torped, czyli tak naprawdę pocisków moździerzowych, Nebelwerfer, tak odpalanych takim uderzeniem przy tym prymitywnym urządzeniem, a nie z niemieckiej wyrzutni. I po akcji po prostu obie strony odbiły. O tym, że sobie nie ufano, świadczy fakt, że wymieniono zakładników. Paru Ukraińców poszło do Polaków, paru Polaków do Ukraińców i potem w razie czego, gdyby druga strona zdradziła, to mieli oni być rozstrzelani. Więzienie UB rozbito, Ukraińcom natomiast nie udało się rozbić komisji przeciwdziałającej, a na tym z kolei zależało. Oczywiście najsłynniejszy fragment tej operacji był taki, że w Hrubieszowie, w tym pułku, był porucznik Wojciech Jaruzelski, który jako jeden z nielicznych potem otrzymał nagrodę za takie prawurowe, pełne poświęcenia pościg za oddziałami UPA i AK, czy AKWiN właściwie. W związku z tym i na Lubelszczyźnie to porozumienie przetrwało właściwie do akcji Wisła. Znaczy tam już nie było potem brawurowych akcji zbrojnych, bo Polacy wyciszali tą walkę, natomiast wzajemne kontakty były i niektórzy UPOwcy ratowali się zresztą ucieczką poprzez polskie kanały przerzutowe, na przykład jeden z nich do Szwecji w ten sposób zapewne zbieg. Najbardziej znany Sergiusz Martyniuk Hrab na przykład leczył się, bo on miał, stracił oko w wyniku bulimii. Też poprzez kanały WIN w lubelskim szpitalu. Także to miało jednak realne odzwierciedlenie w realności. Można powiedzieć nieco demagogicznie, to nawiązując do poprzedniego pytania Andrzeja Brzezińskiego, że ci, którzy dzisiaj usprawiedliwiają akcję Wisła, stoją tam, gdzie stał wówczas porucznik Jaruzelski. A ci, którzy przeciwstają się akcji Wisła, stoją tam, gdzie stali wówczas żołnierze wyklęci z lubelskiego winy. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie pana dotyczące tych rajdów, rzecz wyglądała w ten sposób, że UPOWcom zależało, żeby się zaprezentować amerykańskiej przede wszystkim opinii publicznej i brytyjskiej jako zwarta formacja partyzancka, która realnie potrafi prowadzić walkę zbrojną. I chodziło im o to, żeby najlepsze oddziały przebiły się na zachód. Taki plan pojawił się w roku 1947. Z niewiadomych powodów zbyt późno postanowiono się przewijać. I pierwszemu z tych oddziałów Michała Dudy Chromenki udało się dosyć brawurowo przejść najpierw przez Bieszczady, a potem przez małą, wielką Tatrę Czechosłowacji aż do Bawarii. W sumie 38 ich przeszło. Chromenko był słynny z tego, że przeszedł taką dobrą szkołę niemieckiej Abwery, bo był na Kigalu. Potem słynął jako dobry dowódca, który dbał o swoich podwładnych w UPA. I potem już w latach 50. został zrzucony przez Brytyjczyków na Ukrainę i zginął w starciu z NGB.
zanim ruszyło już cała grupa kilku sotni burłaki, ale ci z kolei już tak napotkali tak silny opór wojsk czechosłowackich po drugiej stronie granicy, że po kolejnych takich rozbiciach musieli się rozproszyć, a sam Burłaka z kolei uwierzył w zapewnienia. Proszę pamiętać, że Czechosłowacja jeszcze wtedy była państwem demokratycznym. Komuniści, tam się odbyły demokratyczne wybory, które komuniści wygrali, ale jeszcze nie mieli pewnej władzy w kraju. Rząd był formalnie demokratyczny, w związku z tym obietnica, że nie wydadzą upowców w Polsce, była uznawana jako obietnica rządu, legalnego rządu czechosłowackiego, a to się znalazło w ulotkach. A Burłaka z tego skorzystał, część upowców skorzystała. Kilka miesięcy później, w lutym 1948 roku, komuniści dokonali przewrotu, przejęli pełnię władzy i wtedy natychmiast wszystkich upowców z Burłaką wydali na czele, wydali stronie polskiej, gdzie część z nich przynajmniej została skazana na karę śmierci i stracona. A Burłaka, ponieważ był takim najsłynniejszym z tych dowódców, to stał się potem bohaterem powieści w Czechosłowacji, filmu Akcja B, którą może pan na YouTubie obejrzeć, gdzie w całości się właściwie pojawił. Potem przez Czechosłowację przechodziły jeszcze małe grupki kurierów. Albo tych, którzy uciekali z Polski do Bawarii, albo tych, którzy próbowali kursować między Bawarią, a nie Polską, a Ukrainą Zachodnią. Więc tego typu grupy przechodziły jeszcze na początku lat 50. Znany był przykład jeszcze w roku 60., kiedy taką grupę kurierów przechwycono. I wówczas w Trybunie Ludu były artykuły o dwóch kurierach przejętych na całej siatce OUN, która istniała, ale to już się tak zlewało z prowokacjami SB, że często trudno było powiedzieć, kto był rzeczywistym kurierem, a kto był podwójnym agentem po prostu. Przypomnę, że taka ostatnia operacja, akcja Boomerang, została przez komunistów zakończona w 1988 roku, gdzie ujawnili to na konferencji prasowej w Kijowie, że KGB i SB PRL prowadzi taką od lat 60. wielką operację, gdzie OUN na Zachodzie była przekonana, że ma grupę kilkudziesięciu ludzi w PRL-u i na Ukrainie, a to w większości byli agenci służb specjalnych. W 1988 roku wiadomo było, że komuna już upada i zdecydowano, że najlepszym rozwiązaniem tej akcji będzie po prostu jej ujawnienie na konferencji prasowej. Dzień dobry. Chciałbym zapytać, jak wygląda, czy w ogóle wygląda współpraca historyków polskich i ukraiński obecnie nad wypracowaniem wspólnej oceny tego, co działo się w latach 40. pomiędzy Ukraińcami i Polakami. Czy to w ogóle możemy mówić o jakimś porozumieniu, czy wspólnej ocenie? Jak daleko od tego porozumienia jesteśmy? I pytam raczej o środowisko naukowe historyków, a nie o środowisko, nie wiem, narodowe czy takie popularne. Jeżeli chodzi o akcję Wisła, to moim zdaniem nie ma sporu polsko-ukraińskiego. To raczej jest spór wewnątrz Polski. Ukraińcy generalnie uważają to za zbrodnie polskich władz komunistycznych. Tak to zostało ujęte i właściwie znaczna część polskich naukowców czy opinii publicznej z taką opinią się spokojnie zgadza. Natomiast w Polsce trwa wewnętrzny spór, jak ocenić akcję Wisła. Nawet nie muszę Państwu go przybliżać, bo głośno było o tym ostatnio w związku z odmówieniem finansowania różnych uroczystości związanych z obchodami tej rocznicy. I powtórzę jeszcze raz, moim zdaniem to jest spór tyleż historyczny, co jak najbardziej współczesny i on dobrze oddaje to, w jaki sposób
różne środowiska polityczne patrzą na politykę wobec różnych grup narodowościowych, czy one widzą właśnie wizję państwa bardziej obywatelską, czy w sposób taki bardziej narodowy po prostu. Natomiast realny spór polsko-ukraiński, bardzo mocny, bardzo głęboki, także dotykający środowisk naukowych, to jest spór o ocenę zbrodni wojennej. I to jest spór realny, bardzo poważny, gdzie po polskiej stronie, mimo tego, że polscy historycy, publicyści, dziennikarze też są podzieleni w różnych ocenach tego, ale generalnie wszyscy uważają, że to były antypolskie czystki, one miały charakter ludobójczy, nie da się tego usprawiedliwić, nie da się w żaden sposób postawić znaku równości między działaniami polskiego i ukraińskiego podziemia. To jest generalnie pogląd powszechny wśród polskich naukowców. A po ukraińskiej stronie oczywiście są bardzo różne opinie wśród naukowców, ale taki generalny, nie najbardziej popularny nurt, który też jest powszechnie przyjęty przez ukraińską inteligencję, nie tylko lwowską, też kijowską, charkowską. Mówię to teraz z całkowitym przekonaniem, bo ostatnie badania socjologiczne, które jeszcze nawet nie zostały opublikowane, dopiero zostały przeprowadzone, wyraźnie to pokazują, że powszechne jest przekonanie, że ówczesny konflikt polsko-ukraiński był konfliktem symetrycznym, w którym obie strony popełniły podobne zbrodnie. I to jest wizja, z którą po prostu nie można się zgodzić. A po pierwsze dlatego, że tak nie było. Po prostu UPA popełniło znacznie większe zbrodnie niż polskie podziemie. A po drugie dlatego, że zgoda na taką symetrię winy obu stron konfliktu de facto by oznaczała usprawiedliwienie dla prowadzenia czystek etnicznych na masowych zbrodniach położyć krzyżyk. A po ukraińskiej stronie z kolei to jest de facto nieoficjalna linia władz państwowych i w związku z tym też bardzo trudno nawet historykom spojrzeć na to inaczej, zwłaszcza po przyjęciu tych ustaw, które ostatnio tuż po przemówieniu przemówieniu prezydenta Komorowskiego zostały przyjęte. Właściwie została niemal zadekretowana wprost. Więc tu polega problem. Problem dotyczy Wołynia 43, tej antypolskiej czystki z lat 43-45. Ja mam nadzieję, że po tym takim szczycie dyskusji z poprzedniego roku, najpierw spowodowanej uchwałą Sejmu, Sejmu i Senatu, a potem filmem Smarzowskiego, przyjdzie uświadomienie po obydwu stronach, że te paradygmaty pojednania, o których do tej pory mówiono, nie funkcjonują, że trzeba wypracować coś zupełnie nowego. I moim zdaniem nie jest to możliwe do zrobienia, to znaczy wielokrotnie o tym mówiłem w ostatnim czasie, że najlepiej by było, gdyby strona polska, żeby obydwie strony uznały pewien podstawowy fakt, to znaczy po ukraińskiej stronie, żeby uznano, że pamięć o zbrodni wołyńskiej jest częścią polskiej świadomości i że nie można z tym nic zrobić, jak tylko potępić tę zbrodnię, przyznać, że UPA dopuściła się jej i że nie można tego usprawiedliwić, a po polskiej stronie uświadomić sobie z kolei, że tylko Ukraińcy mają prawo wybierać własnych bohaterów i jeśli mówią prawdę o zbrodni wołyńskiej, to w takim razie tylko oni powinni decydować, czy uznają UPA za bohaterów, czy wprost przeciwnie. To należy do nich ta decyzja. To znowu tak bardzo łatwo brzmi, ale spróbujcie Państwo to zrobić w praktyce. To jest oczywiście straszliwie trudne. Dla wielu osób to natychmiast budzi sprzeciw. A powiedzmy sobie również szczerze, że to jest oficjalnie linie państwowe władz polskich i ukraińskich też idą trochę tak. Akurat w tej sprawie.
I ja do tego ostatniego wątku chciałam nawiązać. Ja myślę, że jest jeszcze coś. Jeszcze coś. Mianowicie Ukraińcy rzeczywiście twierdzą, że powinniśmy uznać symetrię po obu stronach, ale mówią o czymś jeszcze. O tym, co się działo w okresie międzywojennym w Polsce. I w jaki sposób Polska, że tak powiem, przygotowała grunt do rzeźby wołyńskiej. I myślę, że gdybyśmy krytycznie popatrzyli na tą właśnie politykę dwudziestolecia międzywojennego w stosunku do Ukraińców. Ja pochodzę z Bielska Białej, a jeszcze niedawno byłam na takim spotkaniu w Żywcu, co ma Żywiec, że tak powiem, do tamtych terenów. A stamtąd jeździli ludzie, o czym wspominali na spotkaniu, na akcje polonizacyjne, krzewienia polskości w obwodzie lwowskim. Jeździli na coś takiego, więc wartałoby też spojrzeć i myślę, że Ukraińcy by to zaakceptowali, gdyby Polacy jakby przyznali, że ta polityka okresu międzywojennego nie była najszczęśliwsza. To jest zrozumiałe, że po okresie zaborów chcieliśmy mieć Polskę w jak najszerszych granicach, a Ukraińcy też wtedy wystąpili z oczekiwaniami na własną ojczyznę. Polska była silniejsza i zrobiła co mogła, zbrojnie i niezbrojnie, żeby nie dopuścić do tej niepodległości Ukrainy, czy do jakiegoś stworzenia zalążka państwa ukraińskiego. I potem niestety po tym chwilowej, tak jak ja to rozumiem przynajmniej, może błędnie, takiej wzajemnej sympatii z Piłsudskim, no potem zaczęły się bardzo nieprzyjemne rzeczy i taka opinia Marii Dąbrowskiej, która jest zawarta w jej dziennikach, że politycznie to, że moralnie to, co robiła rząd sanacyjny, to była ohyda, a politycznie kliniczna głupota, za którą długo nam jeszcze przyjdzie płacić, no to miało swój sens i warto by było do tego też wrócić. Myślę, że gdyby Polska była w stanie przyznać się do tej bardzo złej narodowościowo polityki wobec mniejszości w okresie międzywojennym, której kontynuacją de facto była według mnie akcja Wisła, bo to było dokładnie w tym samym stylu. Jak przedtem palono cerkwie, no to my teraz będziemy wysiedlać ludność ukraińską. Dla mnie to jest po prostu ta sama linia, ten sam pomysł, ta sama linia. Gdyby się do tego można było przyznać, nie wiem, czy teraz w obecnej sytuacji politycznej to w ogóle jest możliwe, ale to myślę, że do tego pojednania by szybciej doszło. Obawiam się, że w tych ostatnich słowach miała Pani rację. To znaczy, ma Pani, ja mogę się tylko całkowicie zgodzić z oceną polityki II Rzeczypospolitej. Tyle tylko, że w tych dyskusjach, które się toczą, to w gruncie rzeczy przynajmniej bardzo wielu polskich historyków, a nie tylko historyków, również polityków, publicystów, dziennikarzy, otwarcie o tym mówi. To znaczy, no, jest jasne, że niszczenie cerkwi na Chełmszczyźnie, że pacyfikacja roku 30, że nie wiem, Bereza Karpuska i tak dalej, są to rzeczy nie do obrony, że mniejszość ukraińska była traktowana jako obywatele drugiej kategorii i to jest w gruncie rzeczy oczywistość, nawet jeśli to jest gdzieś bronione, to znowu raczej przez środowiska wprost, czy też po cichu odwołujące się do takiej tradycji narodowej demokracji. Choć przyznajmy też uczciwie, że na przykład Jędrzej Giertych protestował przeciwko pacyfikacji roku 30, tak samo jak Stanisław Stępowski. To była zupełnie różna tradycja polityczna. Natomiast to niczego nie usprawiedliwia, jeśli chodzi o wojnę 43, ani nawet nie tłumaczy, bo to jest tylko jedna z przyczyn, a Wołyń i antypolska czystka była elementem no, czegoś znacznie szerszego. To była po prostu też pewien efekt pewnej wizji z nacjonalistów. To było również zapożyczenie od komunistów i od nazistów no, metod rozwiązywania problemów narodowościowych. I ja też
chciałbym dobrze zrozumiany, bo w Polsce nawet dzisiaj czytałem wypowiedź pana Cieplińskiego, który mówi, no tak, Polacy, kiedy mówią o Wołyniu, o ludobójstwie na Wołyniu, to chcą wykazać swoją wyższość cywilizacyjną. Tak, są rzeczywiście tacy Polacy. Kiedy mówią o tym, że Ukraińcy są kimś gorszy, że tylko oni mogli tak okrutnie mordować i tak dalej. Tak, rzeczywiście, są tacy Polacy, których możemy podejrzewać, że tak bardzo chcą mówić o tym mordowaniu na Wołyniu, żeby pokazać, że Polacy są lepsi. Ale jest też druga skrajność, która mówi, że z tych słów profesora Czaplińskiego, którego bardzo wysoko cenię, żeby nie było wątpliwości i nie chcę tutaj też, żeby państwo odebrali, że krytycznie mówię o nim, nie mówię tylko o tym pewnym fragmencie jego wywiadu, który można dzisiaj przeczytać w Gazecie Wyborczej. Jeżeli on mówi, że to byli polscy koloniści, jeżeli on mówi, że Polacy sami sobie zgotowali ten ląd, to w gruncie rzeczy mówi, a masowe mordowanie jest w porządku. Oni masowo mordowali działania UPA, masowe mordy na ludności cywilnej, polskiej, która nie miała nic wspólnego z tą polityką, a już na pewno nie miały dzieci z tą polityką nic wspólnego, jest czymś normalnym. I otóż to jest bardzo złe porównanie, które nas prowadzi w ślepą drogę. Czy gdyby kilkadziesiąt lat temu Irlandczycy problem w Irlandii Północnej rozwiązali w ten sposób, że mszcząc się za realne krzywdy doznane od protestantów i Anglików, wymordowali mniejszość angielską, to byśmy uznali, że to jest sprawiedliwe? No chyba nie. A Galicja i Wołyń to był taki Belfast. To jest właśnie taki Belfast, to jest właśnie Irlandia Północna. Tu należy szukać analogii. Przemoc należy w każdym wypadku potępić. Należy potępić i pacyfikację 30 roku, i niszczenie cerkwi, i polskie akcje odwetowe, kiedy one dotykają ludzi niewinnych. Natomiast nie może też nam przesłonić tego, że pomysł UPA, aby pozbyć się całej wszystkich Polaków z tych terenów, Wołynia, Galicji Wschodniej, wszystkich Polaków i Żydów, i to za pomocą masowych mordów, był pomysłem szatańskim. Przepraszam za takie określenie. Był po prostu zbrodnią i to było zbrodnią wpisaną w takie bardzo nowoczesne myślenie o państwie. Nie żadne analogie z Sienkiewiczem, z Hajdamakami, a tylko po prostu to była jak najbardziej nowoczesna wizja państwa, które ma być bez mniejszości narodowych, w których czystka etniczna jest czymś normalnym, usprawiedliwionym, a my ją tylko ubierzemy w takie historyczne szaty. Nie przypadkiem Brygada Świętokrzyska potem z banderowcami się dogaduje, jak już w Bawarii. W antybolszewickim bloku narodów, które banderowcy utworzyli na emigracji, czy tam na rozwinęli działalność, znalazła się Brygada Świętokrzyska na początku lat 40. jako jedyne polskie środowisko emigracyjne. Ta wizja, nacjonalistyczna wizja świata gdzieś tam w odniesieniu do własnego narodu była podobna. I jeszcze z jednym punktem, proszę pozwolić mi, bym polemizował. To znaczy, wydaje mi się jednak, tak jak polemizuję z moim dobrym kolegą, profesorem Andrzejem Leonem Sobą, który zapewne by się z panią zgodził w tym punkcie, a ja jednak polemizuję, to znaczy, wydaje mi się jednak, że nie należy porównywać akcji Wisła z tą polityką przedwojenną. Oczywiście jest tak, że ci niektórzy przedwojenni oficerowie mieli pewnie podobne nastawienie, bo Mosor prowadził, organizował akcję Wisła. Natomiast jednak to było coś więcej, że nawet jeżeli weźmiemy te plany deukrainizacji Lubelszczyzny z lat 30., a plany, no, wstydliwe, to one są rozpisane na kilka lat. One żadnej trudu nie przynoszą. To są haniebne pomysły. Ale to jednak niszczy się cerkwie w administracyjny sposób. To się wymusza takie... próbuje się wylusić pewne rzeczy za pomocą przymusu administracyjnego. W wypadku akcji Wisła to jest zastosowanie takiej nagiej, brutalnej przemocy, zwalenie całych więzi międzyludzkich,
A to są także wcześniejsze te pacyfikacje ukraińskiej wsi, Zawadki, Morkowskiej, Terki i tak dalej. I wydaje mi się, że jednak w Polsce międzywojennej, jakbyśmy to porównali, to jednak pomysłu na to, żeby 140 tysięcy ludzi tak po prostu wyrzucić z domu, zabrać im cały majątek, od tak, jedną decyzją jednej partii rządzącej, która w dodatku nie ma, jest po prostu biurem politycznym PPR-u, a potem rząd przyjmuje to, co to biuro polityczne uchwaliło i próbuje ubrać w jakieś ramy prawne, tak jak sobie koledzy z PPR-u, czy kierownicy PPR-u domyślili, to jednak czegoś takiego w II Rzeczpospolitej mimo wszystko nie było. Powtarzam jeszcze raz, nie usprawiedliwiając ewidentnych draństw, przestępstw, które w tej przedwojennej Polsce niestety także miały miejsce i były po prostu też no, polityczną głupotą. Dla mnie rzeczywiście odkryciem ostatniego czasu było to, że i z Tempowskim, i Gierkiem, patrząc z zupełnie różnych poglądów, w tej kwestii się całkowicie zgadzamy. Dzień dobry. Ja chciałam się zapytać o losy tych miejsc, które zostały pozostawione przez tych wysiedlonych. Czyli o to dziedzictwo materialne. Trochę wiem o cerkwiach, trochę wiem o cmentarzach, ale są też domy i inne przestrzenie. Czy one były w jakiś sposób planowo zasiedlane, czy po prostu w sposób przypadkowy? Także o tych ludziach, którzy jakby potem zaczęli zamieszkiwać te tereny. To tylko tyle. Dziękuję. Dzień dobry, Artur Grzybowski. Moja żona jest Ukrainką, pochodzi z pod Trochobysza, rodzina jej ze strony matki z Huculszczyzny, z Nadwilnej. Ja razem z żoną niedawno obejrzałem film Wołyń Smarzyńskiego. Bałem się tego filmu. Obejrzałem go razem z żoną i z moją ukraińską teściową. I po filmie wszyscy powiedzieliśmy, że to jest dobry film. Myślę, że uczciwy. Czy mógłby pan się odnieść właśnie do tego filmu? Co pan sądzi o filmie Wołyń? Może jeszcze ja ostatnie pytanie. Czy coś nowego się dzieje współcześnie w historiografii polskiej? Czy są jakieś nowe, interesujące, wartościowe na publikacje wracające do tematu akcji? Dziękuję bardzo. No i teraz tak, po kolei, to znaczy, jakie były dalsze losy tych ludzi? To znaczy, oni jak przyjechali, to znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, ponieważ, tak jak mówię, rozbijano wioskę. Rodziny pozostawiano razem, natomiast dbano o to, żeby nie było tak, że wioska przyjeżdża na jedno miejsce. Tam znaleźli się natychmiast pod kontrolą i sąsiadów, i milicji, i UB, i w dodatku trafiali do domów poniemieckich, które no, te najlepsze były już po prostu zajęte. W związku z tym zdarzało się tak, że otrzymali w miarę dobry dom, a zdarzało się tak, że kilka rodzin trafiało do jakiegoś miejsca, które było katastrofą na ziemi. Były ogromne nadzieje na to, że uda się za jakiś czas powrócić. Te nadzieje wracały też na początku lat 50., kiedy doszło do... władze troszeczkę polizowały ten nacisk wobec ludności ukraińskiej. Część osób zdecydowanie próbowała wracać za wszelką cenę. Tych spotykały kolejne przesiedlenia, bo jeszcze w 1950 roku, kiedy nie było już właściwie żadnych oddziałów UPA, ani żadnego podziemia ukraińskiego, to jeszcze na przykład ze wsi Jaworki, czyli wąs Homole, bardzo po końcach Dunajca, rzeki Dunajec, w małych pieninach też zostały wysiedlone. W związku z tym to już trudno mówić, aby to była operacja przeciwpartyzancka. W sposób oczywisty chodziło o pozbywanie się pewnej grupy narodowej, etnicznej z terenu, gdzie władze po prostu tej grupy nie chciały. I
Na początku lat 50. władze się też zastanawiały, czy przypadkiem nie cofnąć tej akcji WUF, tej części dotyczącej ludności ukraińskiej, ale zwyciężyło właściwie lobby wojskowe, które mówiło, że jednak należy to pozostawić tak, jak jest. Pewnej grupie pozwolono wrócić, ale kiedy zobaczono, że ta grupa zbytnio się rozrasta, to natychmiast wprowadzono nacisk administracyjny, aby zahamować ten napływ ludności. I w gruncie rzeczy ci, którzy pozostali, musieli na ziemiach odzyskanych, na Mazurach, próbować ułożyć od nowa swoje życie. Co też się udało, tam skorzystano z możliwości, powstało kilka szkół ukraińskich, powstały cerkwie grekokatolickie, także prawosławne. Część tej ludności uciekła w cudzysłowie do miast i tam wielu z nich stało się uznanymi przedstawicielami polskiej inteligencji czy życia kulturalnego. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrażą, ale myślę, że nie jestem bliski prawdy, kiedy powiem, że zespół lewej czy lewą to są zespoły nawiązujące do tej tradycji i trudno mi sobie wyobrazić, aby polscy Ukraińcy czy Lenkowie nie pamiętali o tej akcji Wisła, bo ona gdzieś tam przeorała świadomość całej grupy. Część się spolonizowała, zwłaszcza ci, którzy uważali się tak naprawdę za Polaków. To wystarczy zobaczyć spis powszechny, ile on mówi jest Ukraińców i Lenków, a więc kilkadziesiąt tysięcy w stosunku do tych 140 tysięcy wysiedlonych, żeby zobaczyć, że ten proces polonizacji z pewnością miał miejsce. Natomiast część twardo przeszła przez taką twardą szkołę PRL-u, gdzie za przyznawanie się do języka ukraińskiego, do ukraińskości, no trzeba było płacić, nie więzieniem, ale no nieprzyjemnościami dnia codziennego, czy to ze strony administracji, czy to czasami również znajomych. Jak do tego dodamy tą nieznośny rytm PRL-owskiej propagandy, która narzucała pewną wizję, że każdy Ukrainiec narodowy to jest Ukrainiec Rezu, który tylko dymie na polską niepodległość, jest wrogiem Polski. No to jak się przechodziło przez taką szkołę, gdzie nie wiem, ślady się w pazurów, czy w Bieszczadach trzeba było przerabiać w szkole, a to były powieści, które no kompletnie zakłamywały ówczesną rzeczywistość. Nawet ślady rysich pazurów, lektura dla szkół podstawowych bardziej niż u nich w Bieszczadach, bo w śladach rysich pazurów tak naprawdę opowiadano o zbrodni w Terce, o 33 cywilnych Ukraińcach, głównie starcach, kobietach, dzieciach wymordowanych przez oddział Wojsko Ochrony Pogranicza, gdzie ani słowem nie padało informacji o tej zbrodni, więc no jak się mogli czuć ci, zwłaszcza ci, którzy o niej wiedzieli. Coś koszmarnego, opowieść o okrutnych banderowcach, gdy no, wiedzieli doskonale, że jest to opowieść o wymordowaniu kilkudziesięciu cywilnych Ukraińców. I dopiero po 1989 roku uzyskano możliwość jakiegoś w pełni swobodnego rozwoju życia narodowego, kulturalnego, mówienia też otwarcie o akcji Wisła. I co jest bardzo istotne, także warto na to zwrócić uwagę, to, że przekonanie, że akcję Wisła należy potępić jako akcję stalinowską, stało się udziałem znacznej części polskiej opozycji politycznej. Jak Państwo weźmiecie pracę Jana Józefa Leckiego, Dwie ojczyzny, dwie patriotyzmy, to on tam pisze, no, na Wołyniu to jest, Wołyń jest winą Ukraińców. Akcja Wisła jest winą polską. Jest to rzecz haniebna, która nie powinna się zdarzyć, zbrodnia. I to przekonanie no, przyczyniło się do tego, że w 90 roku akcję Wisła potępił Senat. Czy w 97 roku kilkudziesięciu intelektualistów, bardzo różnych, tak różnych, czy później prezydenci Polski, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, a wszyscy intelektualiści, Andrzej Wajda, Tomasz Strzembosz, dwie osoby z zupełnie różnej politycznej barykady, podpisują wspólny list potępiający akcję Wisła. To warto o tym pamiętać, że
ludzie często o różnych politycznych wrażliwościach, ale nawiązujący do tego pnia solidarności, mówiący, że Polska powinna być demokratycznym państwem prawa, to potrafili o tej akcji wypowiedzieć się w sposób zdecydowany, jasny i bez żadnych no, takich no, usprawiedliwień dla stosowania odpowiedzialności zbiorowej. Oczywiście w gruncie rzeczy myślę, że pani zadając to pytanie zna doskonale odpowiedź, to znaczy była próba stworzenia tam osadnictwa w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie czy w Beskidzie Wielkim, ale ona bardzo szybko skończyła się niepowodzeniem, ludzie po prostu tam nie chcieli mieszkać, bo to jest ciężka gleba, ciężkie warunki pracy. W związku z tym, jeżeli się pojawili w Ustrzykach Dolnych czy w okolicy, to z zupełnie innych powodów, to znaczy wymiany części terenów pogranicznych, bo w 1951 roku władze sowieckie postanowiły zmienić kształt granicy i fragment Polski z Lubelszczyzny odszedł w skład Związku Sowieckiego, a wtedy zwrócono w zamian Ustrzyki Dolne. A tyle tylko, że ludność z Lubelszczyzny przesiedlono w rejon Ustrzyk Dolnych, to więc dla nich to był też dramat, no bo nagle z terenu Wyżyny Lubelskiej znaleźć się w górach, to stracić cały dobytek życia, który się wypracowywało i nawet dostać jakiś kawałek górskiego pastwiska gdzie indziej, to jest zupełnie przecież inna rzeczywistość. Dlatego no, w Bieszczadach głównie były PGR-y i znaczna część tych wiosek została zniszczonych, śladu po wielu z nich dzisiaj nie ma, wiele cerkwi zostało zniszczonych, zniszczono też pewną taką unikalną kulturę miejscową, w związku z tym tych strat tak naprawdę nikt do końca nigdy też nie oszacował. I co może najważniejsze, też zatruto w gruncie rzeczy też taką polską myśl, państwowo to może nie jest odpowiednie słowo, ale niech będzie, nie przychodzi mi inny do myśl, takim przekonaniem, że przemoc, stosowanie odpowiedzialności zbiorowej to jest coś normalnego. I proszę zwrócić uwagę, proszę no, przejrzeć gazety, portale internetowe, ilu dzisiaj ludzi no, usprawiedliwia stosowanie takiej przemocy, stosowanie zbiorowej odpowiedzialności. A usprawiedliwiając akcję Wisła de facto to się tak się przyjmie. Bardzo dziękuję panu za wypowiedź o filmie Woli, bo ja w dużej mierze podzielam pana przekonanie. Uważam, że to jest film, który biorąc pod uwagę temat, jaki podejmuje, bardzo trudny, bo dotyczący no, masowej zbrodni na dziesiątkach tysięcy Polaków, to jest film no, rzeczywiście stonowany. Wiem też, że no, znam co najmniej dwa takie wypadki, sytuacje, kiedy po obejrzeniu tego filmu stwarza się taką pewną przestrzeń, gdzie nie wiem, jeden z Ukraińców nagle przyznaje, że właściwie on żyje dzięki sytuacji analogicznej z tego filmu. To znaczy, kiedy brat zabija brata, kiedy dla tych, którzy nie widzieli, tam są dwaj bracia ukraińscy, gdzie jeden z nich zabija drugiego po to, aby bronić swojej polskiej żony, swojej żony Polki. I jest znany wypadek, kiedy do Smorzowskiego jeden z osób, która to oglądała, mówi, ja żyję dzięki takiej sytuacji, jestem z rodziny mieszanej. Ja ocalałem dlatego, że brat zabił brata. W innym wypadku nagle się okazuje, że to prowadzi do tego, że w jakiejś wiosce w Czarnochorze nagle się okazuje, że jeden z tych mieszkańców ku swojemu zdziwieniu dowiaduje się, że jest polskim dzieckiem. Jego rodzinę wymordowano i on został jako sierota przygarnięty przez Ukraińców i wychowany jako Ukrainiec. To są no, opowieści po prostu jak takie, które znamy z Turcji w czasach, kiedy w Turcji zaczęto przez chwilę przynajmniej w miarę swobodnie rozmawiać o rzezi Ormian. I się nagle okazuje, że w tym lokalnym środowisku jest całe mnóstwo takich małych tajemnic.
Wojna jest po prostu zbrodnią też nierozliczoną, a nieprzegadaną przez same środowiska ukraińskie i przez to jest też strasznie trudno im przyjąć na takim poziomie psychologicznym to, że w tym wypadku naród ukraiński, który doznał tak wielu cierpień i prześladowań w ciągu swojej historii, że ma też takie wypadki, kiedy jest sprawcą tych cierpień wobec innych. To jest straszliwie trudne psychologicznie do zaakceptowania. I ja mam nadzieję, że w dłuższej perspektywie film Smarzowskiego pomoże w takim przekonaniu, choć z całą pewnością jest tak, że on dzisiaj wywołuje na Ukrainie bardzo mocny sprzeciw wielu środowisk, przy czym większość zarzutów, które ja słyszę wobec tego filmu, większość, nie wszystkie, ma charakter bardziej polityczny niż artystyczny po prostu. Natomiast wydaje mi się, że w tej dyskusji wokół filmu jedna rzecz jest warta pewnej uwagi, troski, zwrócenia na to uwagę. To znaczy w Polsce rzeczywiście istnieje stereotyp, istnieje taka duża podatność na to, żeby uznawać Ukraińców za naród Ukraińców rozumu. To znaczy inaczej mówiąc, naród szczególnie podatny na stosowanie przemocy wobec innych. To jest po prostu stereotyp, mit, bzdura. Nie ma takich narodów. Wszyscy jesteśmy tacy sami. A mamy, w każdym z nas mieszka człowiek cywilizowany i dziki. Nie znamy nawet tej granicy, kiedy dzikość w nas się ujawnia. Natomiast w Polsce rzeczywiście jest taka podatność na powrót takiego stereotypu Ukraińca i Ryzuna i należy, dyskutując o Wołyniu, ale uczciwie, też nie odbierając reżyserowi, twórcom wielkiego wysiłku, którzy włożyli w to, żeby ten film był zniuansowany po prostu. Również w takich szczegółach, że jak Państwo zobaczycie egzekucję Żydów, to egzekucji dowożą Żydów wołyńskich ukraińscy policjanci, ale rozstrzeliwują już Niemcy. Nawet w takich szczegółach, drobiazgach, zadbano o to, żeby to było tak, jak było. Rzeczywiście. Ale żeby też pamiętać, że ten film nie może posłużyć jako usprawiedliwienie dla tych, którzy chcieliby ten stereotyp albo odgrzać, albo pielęgnować, albo nawet po to, żeby, jeżeli w niego wierzą, że ten film nie może stanowić usprawiedliwienia dla ich wiary. A jeśli chodzi o Pani pytanie, to po raz kolejny w takim razie odeślę do książki, właśnie do obydwu książek Mariusza Zajączkowskiego, który swój doktorat podzielił takie dwie prace, jedną o Lubelszczyźnie do roku 1944, a drugą o Lubelszczyźnie 1944-1947, o zwalczaniu ukraińskiego, o walce ukraińskiego podziemia i jego zwalczaniu. Dzisiaj czasami przez wielebnego księdza Isakowicza pan Mariusz Zajączkowski jest określany jako ten, który pisze z sympatią upadł, tylko dziwnym zbiegiem okoliczności, że jego pierwsza książka dotycząca tych walk z lat 43-44, gdzie on pokazywał, że całe przekonanie ukraińskich historiografii na temat konfliktu jest błędne, fałszywe, nieprawdziwe, przez ukraińskich historyków w dużej mierze zostało przemilczane, udając, że tego nie zauważyli. W związku z tym warto, żebyście Państwo też usłyszeli o tym, że te zarzuty po pierwsze są nieprawdziwe, po drugie dotykają historyka, który po raz pierwszy, tak już może nie po raz pierwszy, bo on jak gdyby pokazał to, co od czasów Torzeckiego wielu polskich historyków mówiło, ale on pokazał to już tak, że tak powiem, nazwisko po nazwisku, ofiara po ofiarze, policzeni detalicznie wręcz, że ci polscy historycy od czasu Torzeckiego w sporze o Lubelszczyznę mają rację. Niebawem się ukaże książka Jana Kuzmińskiego Akcja Specjalna Wisła, która jest pierwszą taką próbą naukowego opisania tych wydarzeń i wydaje mi się, że też jest warta lektury. Ja ją czytałem, miałem przyjemność przeczytać w maszynopisie, czytałem ją jednym tchem, ale nie wiem, czy nie przypadkiem dlatego, że to jest mój zawód, który pasjonuje
Natomiast oczywiście taką książkę, którą mogę uczciwie polecić szerzej osobom do przeczytania, to oczywiście są te reportaże, które niedawno były wydane, zwłaszcza pani Fred Robonieckiej o Wołyniu i Witka Szabłowskiego o Sprawiedliwi Ukraińcy. Także są znakomite książki, które się świetnie czyta i zwłaszcza ci Sprawiedliwi Ukraińcy dotyka tej kwestii. Sprawiedliwi zdrajcy, prawda? Ale dotyczy rzecz sprawiedliwych Ukraińców, a więc tych, którzy ratowali Polaków w czasie Wołynia. O akcji Wisła, wbrew pozorom, jeżeli się ukazują publikacje, to one są raczej albo wspomnieniowe, albo takie wąskie artykuły naukowe. Jest też kilka książek takich, no, zbiorów dokumentów, bardzo potężnych, ale to już oczywiście dla tych, którzy lubią takie zbiory. Być może się ukaże w IPN-ie 9 tom takiej serii Polska-Ukraina w latach 30-40, gdzie dotyczy rozbicia ukraińskiego podziemia, a więc na ziemiach dzisiejszej Polski. Ale mówię być może, bo on się już ukazuje od 2 lat i z niewiadomych mi powodów ciągle się ukazuje, a jak Państwo wiecie, po ostatnich zmianach w IPN-ie, to tak różne są te ścieżki i różne decyzje są podejmowane, niekiedy dobre, a niekiedy niekoniecznie do nas takie turystyczne. Nie będę tutaj dłużej szkodził. To tyle, to ja dziękuję Państwu bardzo za spotkanie. Przepraszam, jak coś było zbyt długo na przykład, zwłaszcza ten sobot. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu Państwa, w imieniu swoim za Pana bardzo wyczerpujące i ciekawe podejście do zagadnienia. Dziękuję Państwu za interesującą dyskusję i do zobaczenia w przyszłości na następnych tego typu spotkaniach. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję obu Twojego panowistom. I Państwu dziękuję bardzo za przyjście. Proszę śledzić kolejne wydarzenia na kodzie Małopolskim i na stronie wydarzenia, bo będą inne jeszcze spotkania i wyjazdy towarzyszące 70. rocznicy przeprowadzenia akcji Wisła. Bardzo dziękuję.